Super pocieszająca historia, nie? No i znowu wdrąbałem. Super pocieszająca historia, nie sądzicie? Ostatnich dwóch kolesi, których tak dobrze znaliśmy, już nie żyją. Ponieważ nasi przeciwnicy zrobili nam nalot na naszą główną bazę. Teraz co mamy zrobić? A to, no właśnie, nie wiadomo. To znaczy Sid mówił coś... Sid, nie Sid, Sid. Sid mówił coś, żeby dostać się na dół, do podziemia i ostrzec tam jakiegoś Castora. To jest pewnie dowódca tej całej rebelii, mi się wydaje. Mamy zniszczyć jakąś listę i uważać na system obrony. What the heck? Tędy chyba mamy zjechać w dół. Że tutaj bardzo się przydaje noktowizor pierwszy raz. Bo ciemno tu jest jak cholera. Jedziemy w dół? Jedziemy w dół. Ale to może lepiej sobie jakąś inną broń wziąć. Krater Łomo... Łomo... Cholera! Łomonosowa. Zdrada. Krater Łomonosowa. Łomonosowa. Boże, czy tu wszystko musi być napisane pod Rosjan? O właśnie, o to mi chodziło. W tej niedokończonej bazie znajduje się kwatera rebeliantów. Muszę ich znaleźć i ostrzec. Niestety muszę przedostać się przez długą... przez podłogę naszpikowaną systemami obronnymi. Ha, już się cieszę. Hurra! Niestety tutaj nie ma tak fajnie. I nie ma tutaj zbrojowni, które będziemy mogli sobie odnowić życie, dlatego też gdy dostanę zbyt bardzo, to będę wczytywał zapis. Do tego lepiej nie podchodzić, bo można stracić życie. To nie działa. To jest ta sama winda, którą widzieliśmy na górze. One nie działają. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie działają. Trzeba uważać na sufit w każdym miejscu, bo może się to skończyć źle. Otwórz. Fuck. Ile może takie głupie działko wytrzymać? Kolejne pocieszenie? Laserki. A to się dzieje, jeśli w nie wejdziemy. A to jest kamizelka kuloodporna. Jeszcze coś tu ciekawego jest? O, jeszcze jedna. A to może na potem, jak kiedyś tam dostanę, to może się po nią wrócę. O, zniszczona. O ile dobrze pamiętam, to tu była masakra z tymi laserkami. Tam jest ogółem duża apteczka. W tym momencie może mi się nie przyda aż tak bardzo. Wiem, że tutaj trzeba było jakoś przejść dołem. Tylko, czy te drzwi są otwarte? Nie, za to tam jest jakieś sprawne działko. O fuck, jak głośno. Ono jest naprawdę gdzieś blisko. Dobra, teraz jak się pozbyć tych laserów? Holy crap. Przejść górą się nie da, tego się zniszczyć nie da. Cholera, ja wiem jedno, że tutaj była masakra z tym po prostu. Tu przejść się nie da. Ja myślę, że coś z tym przejściem tutaj jest. Tylko co dokładnie? Wiem, że trzeba było... O, fuck. A,
Nawet mnie nie uszkodziło zbyt bardzo. Tutaj ogółem nie będzie ludzi. W ogóle chyba wcale nie będzie ludzi, tylko będą właśnie te maszyny. Czy ja tu mam zejść? Teraz się okaże. Nie, chyba nie, tu nic nie ma nawet. Chociaż... Nie, tu nic nie ma. Żadnego przejścia, nic. Widzę, że te beczułki nic mi nie robią. To bardzo pocieszające. Tutaj bardzo się przyda. Drugie działko. Daj mi lepiej to. Nie to, to. Chociaż snajperka to nie jest głupi pomysł. Tu jest zniszczony. Tak sobie głośno myślę, jak ta... Jak to zostało zniszczone? To jest naprawdę ciemno. To jest naprawdę ciemno. Więc jak ten noktowizor padł... A mam tu może zwykłą... Momencik, ja sprawdzę tylko w opcjach, czy jest może tutaj latarka. Bo może jest. Nie, nie ma, za to znalazłem coś lepszego. Szybkie zapisywanie, takie... Takie coś po prostu. Tutaj jest chyba jeszcze jedno działko. Albo coś mi się znowu pomyliło. F5 poproszę. I teraz... Tu jest zejście w dół. Wow! Przypomniał mi się teraz Soul River. Tam też było coś podobnego. Może nie było to aż tak efektywne, ale było coś podobnego. Tu widzę apteczkę dużą. Bez noktowizora bym daleko nie zaszedł w tym miejscu. Czy te windy są może sprawne? A, tak, działają. Jedziemy w górę. Och, te tempo, zabójcze. Daj mi jeszcze raz dziewiątkę. Trzym się ściany, a nic ci nie, się nie stanie. Daj mi snajperkę. Daj mi snajperkę. Osiem. Udało się. Symetria, symetria i jeszcze raz symetria. Jeśli jest działko, to po drugiej stronie też będzie. No, ładne. Ładną skrytkę sobie znalazłem i nie mogło mnie trafić. Co jest snajperka, to chyba jedyne miejsce, w którym się przyda. A to, o czym nas informował Sid, czyli, że to wszystko ledwo stoi praktycznie i w każdym momencie może się zapaść. No i wyszliśmy z drugiej strony. O to chodziło. Tutaj nie wejdziemy, to po prostu jest... Fakt, zmarnowałem. Miałem tylko 8 HP. Brakowało mi. Tutaj po prostu sufit odpadł. O nie, zamknięte. To się dużo bardziej przyda. To jest trudny moment, z tego co pamiętam. Teraz się okaże, na ile pamiętam. Co widzę, dwa działka, które we mnie próbują nawalać. Jedno właśnie padło. Drugie padło. Tam widzę trochę amunicji na tym stoliczku. Czy tu działa symetria? Owszem! Auć, auć, auć. Jakie to są? To jest amunicja ta najbardziej potrzebna mi w tym momencie. Grunt,
To dać sobie radę. To jest woda. Tutaj się chyba nie wchodzi nawet. Ale nie, to pole siłowe jest. Na górę teoretycznie nie ma po co iść. To jest amunicja jaka? A 9 mm? Że niby ja mam tego używać? Nie, tego. Jak widzicie, nie jest to zbyt efektowne. I teraz tak, w tamtym miejscu występują... Po prostu zerwał się jakiś kabel i mamy tu zwarcie. W tym miejscu. Nie wiem, czy mnie to uszkadza. Wiem jedno, że jest tu co innego, co może mi uszkodzić. No spoko. Muszę podłączyć teraz troszkę zasilanie. Więc znowu zacznie się lekkie brzęczenie, choć w tej grze to nie jest aż taki większy problem. Większy problem jest Deeper Dungeon, gdzie nie ma muzyki. A teraz chyba właśnie mnie te iskry zabiły. Tak, to te iskry teraz. Tak, w tym miejscu dokładnie. Nie zabija mnie to działko, tylko zabijają mnie te iskry. Muszę... Nie wiem, jak to wykombinować. Może jakoś tak. To jest dobry pomysł. Udało się. Teraz z drugiej strony jeszcze na pewno. Gdzie jest to działko? Zzium. Chamstwo się szerzy. To znaczy, że tam jest coś, co może eksplodować i to mi pomoże zniszczyć działka. Za dużo tych działek, za dużo. Aha, znalazłem jeszcze trochę amunicji do tego zwykłego granatnika, jednak wydaje mi się, że po prostu mi się ten granatnik w tym momencie nie przyda. Głównie dlatego, że jest niecelny jak cholera. Ale dosięgnie mnie tu. Bo fakty, drzwi się otworzyły. Tak, te drzwi się otworzyły. Dobra. O ile dobrze mi wiadomo, jedno działko mogę zniszczyć. Nawet przy pomocy jednego pocisku. Ale z drugim działkiem są większe problemy już. A idę se tu od razu, pójdę. Nienawidzę tego dźwięku, bo wiem, że tu są lasery, a z laserami będzie się trzeba bawić, chodzić dookoła. Za tymi drzwiami są lasery. I działko. Wydaje mi się, że ta broń jest po prostu dużo słabsza od snajperki. Chyba mi się nawet bardzo dobrze wydaje, bo nie mogę zniszczyć tego.